Z nami trener Bartosz Leszek. Panie trenerze, nie leży Wam drużyna Kartuska u siebie porażka. Dzisiaj w trochę mniejszych rozmiarach, no ale też nie udało się znaleźć recepty. Co więc znowu dzisiaj nie zagrało? Chyba mały skład, skromnie dzisiaj przyjechaliście w 10. No tak, dzisiaj akurat mieliśmy tylko 9 zawodników do pola, to jest kwestia tam kontuzji, kartek. No to bym akurat nie zwalał tego, że przegraliśmy. No, tu widać było, że zespół z Kartus zarówno w tym meczu u nas, jak i tutaj bardzo mocno, bardzo biega, walczy, zaangażowanie jest naprawdę na wysokim poziomie i tutaj gratuluję tego przygotowania motorycznego. Oprócz tego kilka indywidualności potrafią wygrać pojedynki jeden na jeden i dzięki temu stwarzali sobie sytuacje bramkowe. My popełniliśmy zbyt dużo takich rażących błędów gdzieś tam, które spowodowały właśnie przy braku krycia bodajże dwie bramki po naszym rzucie rożnym, kontratak i straciliśmy też jedną bramkę w pierwszej połowie, także myślę, że tutaj zbyt dużo właśnie takich indywidualnych błędów zaważyło na tym, że nie udało nam się jakiegoś korzystnego rezultatu stąd wywieźć. Sportowo wyglądaliście przez cały mecz gorzej, to trzeba przyznać, ale wierzyliście cały czas w korzystny wynik. Bardzo długo graliście z wycofanym bramkarzem, no ale no, nic się nie udawało. Najpierw walczyliśmy z tym, żeby przedostać się na połowę przeciwnika. To nam się nie udawało, zarówno jak graliśmy z bramkarzem normalnym, tak jak z wycofanym, ciężko nam było się przedostać. No, powiem, że jak już się przedostaliśmy, to stwarzaliśmy sobie sytuację, kilka tych sytuacji, może nie aż nie tyle, co bym chciał, natomiast kilka sytuacji udało nam się stworzyć, no, zabrakło też trochę skuteczności, być może przy tej sytuacji, no ale nie lubię gdybać, ale gdyby była taka sytuacja tam przy 1-0 na 1-1, też inaczej mógłby się ten mecz potoczyć, nie? Także trzymaliśmy się dzielnie, póki mieliśmy też siły i stawialiśmy jakiś opór, a potem też było widać zresztą. Z nami kapitan drużyny gości, Mikołaj Siwecki. Bramka jakby pokrzepiła pana ego, no trafienie, no ale niestety nie rekompensuje to tego, że dzisiaj wyraźnie byliście słabsi. No i powiedzmy sobie, no z Kartuzami ciężko się wam gra w tym sezonie. No, dużo racji jest tym, co pan powiedział. Ta bramka to była troszeczkę za mało, żeby dzisiaj powalczyć. Szczerze powiem, że przegraliśmy ten mecz chyba już przed meczem w szatni, bo mówiliśmy sobie, że rywal będzie grał bardzo agresywnie, że bazuje tylko i wyłącznie na jakichś siłowych zagraniach, wrzutkach, takich na pivota i byliśmy trochę na to przygotowani, natomiast nie mieliśmy siły, żeby się przy temu przeciwstawić i nasze akcje, te, które były udane, wywodziły się z tego, że udało się kilka takich krótkich podań wymienić. Natomiast było ich zdecydowanie po prostu za mało i faktycznie drużyna z Kartuz nas trochę zdominowała. No mecz się potoczył tak, a nie inaczej. Mówię, ta jedna bramka była, może gdyby padła troszeczkę wcześniej, może gdybyśmy strzelili wcześniej gola w jakiegoś wyrównującego, to być może się by potoczyło to inaczej. Natomiast no faktycznie drużyna z Kartuz zdominowała nas przede wszystkim fizycznie i myślę, że to był klucz do zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Troszeczkę stanęliście jakby w tabeli w martwym punkcie. No. Nie wiadomo, w którą stronę podążacie. Może pan powie nam, co teraz z wami, no bo spadek wam nie grozi, a was też nie. No zgadza się. Nie ukrywam, że przed każdym meczem sobie powtarzamy przede wszystkim, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej frajdy, bo o to chodzi, że jeżeli nam to sprawia przyjemność, to mamy grać i potrafimy zagrać fajny mecz, jak na przykład z Warszawą u nas, gdzie strzelamy dużo bramek, wykorzystujemy sytuację, potem przytrafiają nam się troszeczkę słabsze mecze jak z Politechniką, z którą przegraliśmy, także faktycznie troszeczkę za dużo losowości w naszych poczynaniach i no tak naprawdę będziemy szukać mimo wszystko jakiejś stabilizacji, czyli jakiejś serii zwycięstw. Mamy przed sobą ciężkie mecze, bo przyjedzie do nas Zielona Góra, mamy wyjazd do Kartuz, mamy daleki wyjazd do Białegostoku, natomiast jestem przekonany, że jeżeli odpowiednio się nastawimy przed meczem, to jesteśmy w stanie naprawdę pokonać każdego. Liga jest bardzo wyrównana i naprawdę myślę, że nastawienie mentalne to jest klucz do sukcesu w każdym spotkaniu. Z nami trener drużyny miejscowych. Panie Jakubie, dzisiaj z podniesionym czołem opuszczacie boisko. Mimo, przyznajmy, niezbyt szybkiego tempa tego spotkania, ale zadanie zrealizowane, 3 punkty zostają tutaj w Kiełpinie, w Kartuzach. Tak, to jest najważniejsze po tych 3 meczach ostatnich, gdzie zdobyliśmy tylko 1 punkt i to z Chojnicami. No to taki mecz był nam bardzo potrzebny, żeby gdzieś się trochę podnieść. Ja jestem zadowolony z chłopaków, fajnie zagrali. Sylwek dzisiaj co miał, to strzelił. Szkoda tylko w pierwszej połowie, bo gdzieś tam też mieliśmy sytuację. Mogliśmy już do przerwy wygrywać troszkę więcej, żeby nie było tego stresu tyle.
No i dzisiaj to, co rzucało się w oczy, to absencje u Was w zespole. Sporo zawodników bramkostrzelnych dzisiaj nie grało, no ale zmiennicy poradzili sobie i chyba to też był Wasz klucz do sukcesu, że dysponujecie fajną, równą, silną ławką. Że no, u nas kontuzje, choroby i Daniel Grot akurat miał kartki. No tak jak ja zawsze mówię, no, my mamy z 12 ludzi takich, którzy myślę, znaczy jak grają, no to ja się nie stresuję. Mamy kilku młodych, więc no, dzisiaj akurat nie dostali szansy, ale no, tych ludzi mamy dosyć, także ja jestem zadowolony, bo dla mnie to zawsze jest, ułatwia mi to pracę tak jakby. No a czy nie denerwujecie się, bo już wraca trawa i może być różnie. Różnie mogą grać ci zawodnicy po niższych ligach, no i co wtedy z futsalem? Starczy wam ludzi? Znaczy ci ludzie w większości grają w drużynie, gdzie też ja jestem trenerem i gdzieś tam sobie to układamy pod tą halę i myślę, że to nie będzie żadnego większego problemu. Jak na razie po pierwszym meczu jesteśmy na dużym boisku i to bardziej odbiło się na dużym boisku niżeli na hali. Nie będę już mówił, jaki mieliśmy wczoraj wynik, bo to są jaja, także myślę, że nie będzie to przeszkadzać. Zostały 4 mecze, więc gdzieś już jesteśmy po tym bieganiu, najgorszy okres jest za nami, więc teraz już tylko powinno być lepiej. Z nami zawodnik, który został okrzyknięty graczem meczu, Sylwester Bielicki, strzelec 2 bramek. Jak się dzisiaj grało? No bo rywal, powiedzmy sobie, nie przeszkadzał wam za bardzo. No i jeszcze pańska dyspozycja, 2 bramki chyba ustawiły ten mecz. Miałem szczęście tak naprawdę, też chłopacy wypracowali tę sytuację. A jak się grało? Powiem szczerze, że trochę nogi były ciężkie. Nie wiem, z czego to wynika, ale większość chłopaków narzekała na ten problem. Teraz zrobił się znowu kocioł w czubie tabeli. Walczycie cały czas, rozumiem, o baraże. My chcemy wszystko wygrać. A jak wyjdzie, to zobaczymy tak naprawdę.